zamiast saldeli można dać szampiniony. Tą masą nadziać następnie kapłona, piec jak zwykle, smarując ciągle piórkiem suto maczanym w maśle. Odpadki z trufli lub szampinionów udęstować. Na ostatek, gdy już kapłon upieczony, potranżerować gustownie, pod gardle pokrajać cieniutkie talarki i ubrać tymi plasterkami wokoło półmisek. Gesty palcami, glosy, barbaryzmy, solecyzmy, błędy, metaplazmy, schematy, tropy, proza, metrum. Bajka, historia, dzień, noc, tydzień, miesiące, przesilenia i równonoce. Święty Izydor Sewilli, patron internetu, w VII wieku uporządkował całą starożytną wiedzę w jednym tomie. Prawie 1000 lat ludzie patrzyli na świat jego oczami. Mnie bardziej niż natura inspiruje sztuka dawna. Uważam, że od czasów renesansu po prostu sztuka z coraz większym rozpędem się stacza w dół. Na Tomasza Trytera natrafiłam w książce o polskiej sztuce fantastycznej. Ja nie mam iluzji, że jak gdyby to jest jakiś rodzaj dialogu, tylko raczej tak wyrzucam z siebie to, niż to jest takie głęboko przemyślane. W swojej kosmografii Klaudiusz Ptolemeusz opisał Italię starożytną. W Italii nowożytnej, powiedzmy w XVIII wieku, mielibyśmy do czynienia z angielskimi dżentelmenami, którzy podróżowaliby z kuframi wypełnionymi m.in. takimi przedmiotami. Dwie peruki i 100 jak na nie. 4 puzderka pudru ryżowego, gdyby puder lepszej jakości w Italii był niedostępny. Róż tłusty, róż suchy, pudełeczko małe, emaliowane z muszkami. Podróżny zestaw toaletowy ze złoconego srebra przez pana Ferfaxa. Al-Ut, Rabab, Daf, Rik, Naj, Krotale. Takie instrumenty mógł usłyszeć Wacław Seweryn Rzewuski w trakcie swojej podróży po Arabii. Rzewuskiego interesowały głównie konie, jednak w swoim rękopisie zapisał kilka fragmentów muzycznych, w tym beduńską pieśń. Wydaje mi się, że mogło to brzmieć jakoś tak. Dzień i noc, wilcze bobki, bocianie noski, kucmerka, osytek Panny Marii, turecki czubek, mordownik, wronie masło. Jerzy Andrzej Helwing, pastor z Węgorzewa, rośliny wysiewał gdzie tylko mógł. Na roli kościelnej wokół plebanii czy na cmentarzu. Niektóre z nich trafiły do zielnika. Najczęściej tatuuję sztylety, tygrysy, filki, róże, serca. Lubię pracować ze starymi drukami, ilustracjami. Teraz tatuuję motyw z XVIII-wiecznego rysunku. To ilustracja relacji z lotu balonem z czasopisma Magazyn Warszawski z 1784 roku. Polona. Poruszamy historię.